Okej, możemy iść dalej. Jest, oto i spalona wioska. Tak, odpoczniemy sobie w spokoju. Do północy. I standardowo wytrąbimy eliksiry. Gawron i jaskółka wilga. Jaskółki i gawrona muszę sobie trochę dorobić. Czym za chwilę się zajmę. Och, och. Alchemia jeszcze. Na, pociąg mi jedzie. Dobra, stwórz. Dwie. Wilk. Wilka, a jaskółka? Na jaskółki nie mogę, bo nie mam tego. Co to kurna macie jest? Kaelum. Muszę sobie kupić coś, co ma dużo kaelum. Dobra, weźmy może na srebrny miecz. Uruchomy sobie barierkę, bo tu jeszcze będą duchy. A. My już czekamy. Jest jaskier. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości, ale spróbuję. Do dzieła. A, teraz przyjmujemy kontrolę nad jaskrem. Tak. Od czego by tu zacząć? Tutaj by się ułożyć jakąś piosenkę, wiersz, pieśń, o, nawet. Więc robię tak. Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Gdy mą pierś otworzysz. Kim jesteś, piękny? Poetą, pani. Przyszedłem tu wysławiać twą nieziemską urodę, jeżeli tylko uczynisz mi ten zaszczyt i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukażę się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia, piękny poeto. No i dobra, sukub otworzył nam tu przejście. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony, nigdy nie chędożyłem sukuba. Teraz możemy... Jestem taka niedopieszczona. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. Ale nigdy jeszcze nie recytował ich dla mnie prawdziwy poeta. No dobra. Już mówię, możemy iść albo do Geralta, albo jaskier sobie pójdzie do sukuba. Nieważne co, postąpimy i tak wszystko się skończy dobrze, więc jaskier pójdzie sobie trochę pochędożyć. Jaka podziwna kryjóweczka. Ten chędożony kretyn tam wlazł. Sam wpakowałem tego durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. No i nie mam naszych eliksirów, jaka dupa. Jeszcze raz muszę to wypić. Myślałem, że tam duchy będą. Gawron. O, jaskółki trzeba naprawdę potworzyć. Bo nie mam. A to nie jest dobre. Ci, co oglądają mnie, jeżeli chodzi o mojego Wiedźmina 1, pamiętają dobrze, że jakich ja zwykle używałem mikstur. No. Dobra. O, jednak są duchy.
Jeszcze któryś chce oberwać. Tam ktoś się bije. A to wiewiórki też z jakimś duchem się tłuką. Dobra, zabierzemy tutaj trochę tych roślinek. No trochę tego jest. I tu mamy, o, nawet mutageny jakieś, świetnie. Nie, no dobrze, wypijemy eliksiry. Bo sporo zdrowia bym stracił. Dobrze, chodźmy na dół. A nie, jednak są runy, teraz je widzę. Widzicie? Były runy. Być może uda mi się kamerę jakoś tak ustawić. O! Są runy, czyli nie muszę nic zmieniać. Dobra, Geralt, schowaj miecz. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geralcie z Rivii. Wypuść jaskra. Nie przyłączysz się? Spokojnie, Wiedźminie. Nic mu się nie stało, wręcz przeciwnie. Jest bardzo szczęśliwy. Tak jak inni mężczyźni, których zamordowałaś? Nikogo nie zamordowałam. Ci, którzy przyszli, zaznali nieziemskiej rozkoszy. Wysysasz ich jak pospolity wampir. Potrzebuję ich sił witalnych, ale nie zabijam. Co zrobisz z jaskrem? Wypuszczę go, gdy tylko się obudzi. Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóty, dopóki tego chce. Niestety jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. Jak się nazywa? Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Elejas. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwa od siebie podejrzenia. Na szczęście nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. Mogą. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego. Wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym, żebyś doprowadził to do końca. Dlaczego miałbym ci pomóc? Chcę, żeby mężczyźni wiedzieli, że daję im rozkosz w zamian za ich siły witalne. Ale nie zabieram życia. Poza tym mogę ci dać coś o wiele lepszego niż Oreny. O, dobra, porozmawiam z Elejasem. Porozmawiam z nim i wrócę tu. Mam nadzieję, że przypieczętujemy naszą znajomość. Spoko. Na razie nie mam nic tu do ukradzenia. Szkoda. Co, wychodzimy i wracam do miasta. A potem będziemy tutaj po tych terenach cały czas buszować, więc jeszcze się naoglądacie tutaj. A tymczasem Borym Lasem wracamy do miasta. Trzeba się rozmówić z Elejasem. Było wczytywanko, więc zrobiłem przerywanko w nagrywanko. Tak, oddaj przedmioty Filipi Eilhart później. Kultu z tego co widzę nie ma. No. Kot! Uciekam. Obejrzyj. Dobrze, odpoczniemy sobie tutaj, poczekam do rana, bo ja muszę sobie kupić pewne rzeczy. Odpoczynek. Powiedzmy do 8 rano. No właśnie. Czy masz?
Pohandlujmy. Ja potrzebuję... O, ametystowy pył. Dobra. Jeszcze przestępstwo weźmiemy. Trochę wydam na to, no, ale trudno się mówi. To jest wszystko. 32. 4. Boże, jakie niskie ceny. Skoczymy się tutaj do tego typka. Pohandlujmy. No, 32 tylko za miecz. Kurna macie. Trofeum z upiora. Ale patrzcie, tam pokazywało mi inną cenę, a tu inną. Śmieszne wręcz. Mniejszy mutag, mniejszy. Ach, cholera, tam sprzedamy to. Spodnie też. Upiora harpi, przestęp. Cenekera, co ja mogę to jeszcze móc ci sprzedać? Werbena. Zęby. Tu nic. Rupiecie. Schematy, wszystkie schematy to rupiecie, ciekawe. Kamienny medalion. Róg myśliwski. Tak, tutaj są potrzebne rzeczy, to nie. Znowu to możemy też sprzedać. Czemu ja mam tak mało, kurde, pieniędzy? Tylko 1000. Dobra. Porozmawiam sobie z Elejasem. Siemasz? Znalazłem Sukuba. Zabiłeś ją? Ona twierdzi, że to ty jesteś mordercą. Miałeś zabić potwora, a nie ucinać sobie z nim pogawędki. Wiem, co należy robić. Skoro jej uwierzyłeś, to chyba nie wiesz. Oszukałeś mnie. Dobrze wiedziałeś, że w spalonej wiosce zamieszkał Sukub. Wiedziałem. Bałem się, że jak ci wyjawię wszystko, nie będziesz chciał mi pomóc. Miałeś rację. Nie pomagam mordercom. Co ty bredzisz? Nikogo nie zabiłem! Nie wierzę. Łżesz. Zakochałeś się w niej. Mordowałeś konkurentów. Sukub często przyprawia rogi. Kocham ją. To prawda. Reszta to bzdury. Gdybym zabił Sukuba, mężczyźni przestaliby ginąć, a ciebie nikt by nie podejrzewał. Nic nie rozumiesz! Manipulowała mną tak jak teraz manipuluje tobą! Jorvet dowie się o wszystkim, a ty zawiśniesz za swoje zbrodnie. Oszalałeś? Jestem niewinny! No, musimy teraz lecieć do Jorveta. Albo zabić Sukuba. Na całe szczęście mamy dowód, kawałek metalu, który był w ranie jednego z kochanków Sukuba. Więc możemy z łatwością oskarżyć Elejasa. Hi, hi, hi. I ktoś śmieje ostatni. No, że teraz tylko znalazłeś Jorveta, co nie jest takie proste. Miła, wierzysz tej dziewczynie? Wiedźmin! Saski? Nie, ale wierzę... Jorvet... Where are you, motherfucker? To jest po prostu wiórka. To jest chyba Jorvet. To jest. Witaj! Twój skojatel Elejas morduje ludzi z Vergen. Masz jakieś dowody? Elejas to jeden z najlepszych wojowników. W ciele ofiary tkwił odłamek ostrza. Porównaj go z bronią Elejasa. Zajmę się tym. Elejas musiał się dowiedzieć, że znamy prawdę. Uciekł z miasta. I teraz musimy wrócić do Sukuba. A tam będzie nas czekał nikt inny jak Elejas. Na całe szczęście teraz nie musimy czekać do wieczora na rozmowę z Sukubem.
Idź spać. Roślinka, roślinka. Raz, dwa. No i trzy. No ale za chwilę napiłem się eliksirów. No może nawet teraz odpoczynek. Najpierw alchemia, muszę z jaskółki porobić. Stwórz. Mam 10. Gawrona, o ile ja tego mogę, tego zrobić 11. Gawrona można naprawdę sporo. Wilgę, stwórz. Zem połowę. Jeszcze ze 3 jaskółki pójdą. Albo 2. Nie, mogę 3. Świetnie. Powinno mi styknąć na razie. Nie, po co ja wlazłem znowu w alchemię? Nie wiem. Picie? O, mam gawron, mam 17, jaskółek mam 16 i wilga mam 14. Świetnie, wypij. Kartarz jeszcze mógłbym zrobić, ale dobra, mniejsza. Wyciągniemy sobie żelazny miecz. Czekam na starcie z Elejasem. Let's go! Nie dam się zaszczuć jak pies! Broń się! Dobra. Chodź tu. No i Geralt, uciekaj. I sorki, Elejas. Ona się złożył. Ale to jest on niebezpieczny ze względu na to, że mają właśnie dwa miecze. Coś mi zostawiłeś? Nie? Szkoda. Dobrze. Schowajmy naszą broń i chodźmy na dół. Tylko sobie znak zmieni na Queena. I spokojnie możemy sobie iść. Witaj. Dobrze, że skróciłeś męki tego głupca. Czeka cię rozkoszna nagroda. Zrzuć ubranie i odpręż się. No dobra. Jakiś błąd widzieliście? W skrzyni obok łóżka zostawiłam ci mały upominek. Żebyś nigdy nie zapomniał. Żegnaj, Wiedźminie. Straciliśmy... A nie, nie straciliśmy nic zdrowia. Jesteśmy super odporni. Ale trochę nam się kręci w głowie. Dobra, i to jest ta skrzynia. Zbroja... Tysena, czegoś takiego. Mamy jednego gawrona. Weź wszystko. Dobrze, zobaczmy sobie zbroję. 15. Ale mało nam daje do żywotności, nie jest lepsze od naszej, więc je założymy. I teraz tak, ulepszenia. Żywotność. Zbroja plus 2. O 20 nam zwiększy jedynie żywotność. No trudno. Tak.
I tak. Mamy trochę mniej zdrowia, ale mam lepszą zbroję. Bo jest jak Geralt się w głowie kręci, aż mi się nie dobrze robi. O, proszę, tak teraz nasz wiedźmin wygląda w nowej zbroi. Całkiem ładnie. A teraz pokażę wam zbroję Kruka, jak wygląda w tej zbroi. Kolce diamentowe, wzmocnienie krasnoludzkie, wzmocnienie. No tutaj no, o 25 więcej mieliśmy zdrowia, ale to jest niewiele. O. Tak, zbroja Kruka, nasza dobra stara zbroja z Wiedźmina 1. A tak, zbroja Tysena. No, nawet ładnie wygląda. Właśnie, ja lubię takie zbroje, w których nie ma kaptura, bo kaptur to jednak przeszkadza. Teraz tak, co możemy zrobić w pogoni za magią? Królewska krew, gdzie jest Trix Marigold? Wieczna bitwa, kwestia zesień na harpie, niemocny wergen, rachunki za obcokres, symbol nienawiści. Zobaczmy symbol nienawiści sobie. Aha, bo to jest ten. Żyje na rozwój wypadków, dobra. Zlecenie na harpie. Właśnie gniazda harpy, które musimy zniszczyć, ale to musimy się cofnąć jeszcze do Wergen. Dobrze, no to pójdziemy wtedy w pogoni za magią. Oddam przedmiot od Filipie. Zbroję Kruka oczywiście nie sprzedam, bo jest to jedna z moich ukochanych zbroi, więc zwyczaju moim jest chomikowanie fajnych właśnie pancerzyków.